Proszę Państwa, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon GO, tym razem informacyjny odcinek, bo w tym miesiącu mamy aż dwa razy Community Day, mamy Community Day standardowy i Community Day Classic i miejmy nadzieję, że w końcu będzie tak, że co miesiąc będzie Community Day i Community Day Classic, bo te Community Day Classic moim zdaniem są fajne, są potrzebne, bo są nowi gracze i warto by było sobie te Pokémony, które już na CD były, jeszcze raz na tym CD zobaczyć, bo są takie Pokémony, które po prostu na tym CD dostały takie ataki, że poszły very, very do góry. I Community Day Classic w miesiącu kwietniu jest 10, czyli proszę Państwa w najbliższą niedzielę i jest to niedziela tak zwana handlowa, więc jak ktoś jest w Gdańsku czy coś, to zapraszam proszę Państwa do Basta Center Shop, bo Basta Center Shop w niedzielę handlową od 12 do godziny 15 będzie otwarty. I Dream Pasha będzie. Tak, i Jaga będzie też na miejscu. I pomówmy sobie teraz o tym Mudkip Fish Pokémon, Mudfish Pokémon. Proszę Państwa, od 14 do 17 czasu. Tereska, jak ja cię podrapię po kanapie. Od 10. Od 14 czasu lokalnego do 17 czasu lokalnego. Więc będę miał czas, żeby coś również nagrać, proszę Państwa. Mamy 3 godzinne incensy, 3 godzinne lury, 3 razy exp załapanie. Przy ewolucji w Swamperta uczymy się Hydrokanona, który jest bardzo dobry i do rajdów, i do PvP. Swampert w ogóle mega kot Pokémon, tak? I na rajdy spoko, i na Great League, i na Ultra League, i na Master League. Swampert znajdzie zastosowanie, proszę Państwa, wszędzie, więc warto łapać, warto sobie XL-ek nazbierać. Pamiętajmy o 5 snapshotach z niespodzianką. Pamiętajmy, że matki potrzebuje 25 candy do ewolucji. Marsztom w Swamperta potrzebuje 100 candy do ewolucji. No i warto sobie nazbierać tych candy również na przyszłą mega ewolucję Swamperta. Standardowo za 2,99 można sobie kupić special dodatkowy research, który tym razem nazywa się Mudkip Community Day Classic. Także szału z nazwą raczej nie ma. Również wiadomo, paczka eventowa, taka standardowa na CD. Mamy tym razem 15 Pineapple Berry, jeden Remote Ride Pass. Teraz gdzie ty łazisz? No, tak to wygląda życie z kotem. Elite Fast TMK i 15 Ultra Boli, to za 850 coinów. Również, proszę Państwa, w sklepie bez żadnych kosztów będzie można sobie zgarnąć 30 Ultra Boli. Jeżeli chcecie jeszcze więcej candy za łapanie Mudkipów, to warto zrobić sobie mega ewolucję, na przykład Blastoise'a, Slowbro czy Gyaradosa, bo to po prostu boostuje nam zdobywanie candy. Jeżeli jesteście zainteresowani jakie IV na jaką ligę, to od razu też mogę wam powiedzieć. Great Liga, Swampert 0.14.14, Ultra Liga, Swampert 0.14.13, Marsztomp ewentualnie na Great League 0.14.15 i Mudkip na Little Cupy 0.14.14. To są najlepsze IV do poszczególnych lig, jeżeli chodzi o Swamperta. Więc warto na to Community Day klasyczne się wybrać. A my teraz przejdziemy sobie do drugiego Community Day, które również jest, proszę Państwa, w kwietniu, czyli Community Day ze Stufulem, czyli całkowicie nowym Pokémonem, którego obecnie w grze nie ma. I jego premiera po prostu będzie na tym Community Day. Stufull ewoluuje w Beowera, bardzo ładny Pokémon, jeżeli chodzi o wersję Shiny. Nie ma co na to narzekać. Powiedzmy sobie bardziej od początku. Mamy to 23 kwietnia od 14 do 17. Ogólnie możecie dodać w komentarzach, co myślicie o tym, że powróciły Community Day 3 godzinne w totalnie innym przedziale czasowym. Ja uważam, że 6-godzinne Community Day były lepsze i tu już nie chodzi o to, że można było sobie nagrindować, tego nałapać i tak dalej, ale jak to trwało 6 godzin, to czułem się lepiej nazywając to Community Day. No nie wiem. Nie oszukujmy się, no 3-godzinny event to nie jest day, tak? To 6 godzin to już jest coś, tak? Nie oszukujmy się, nie każdy ma czas w tym danym przedziale czasowym, przepraszam, grać, więc myślę, że powinniśmy wrócić do 6-godzinnych
Community Day. A nawet bym się na nie obraził, jakby Community Day trwał na przykład 10 godzin. Myślę, że każdy byłby zadowolony, każdy by znalazł czas. Jeżeli chodzi o bonusy, to mamy znowu 3 godziny incensy, 3 godziny lury, 3 razy exp załapanie. Mamy jeden dodatkowy special trade podczas tego tutaj CD. I proszę Państwa, koszt trade'ów będzie zmniejszony w czasie CD również. Dodatkowo oczywiście 2 razy candy załapania, nie wiem czy mówiłem, ale to już teraz mówię. 5 razy oczywiście fotobomba, niespodzianka. Podwójna szansa na otrzymanie XL-ki za załapanie 100 fulla, bardzo spoko. No i atakiem, którego proszę Państwa Beware się nauczy, to jest Drain Pouch. Tak to proszę Państwa wygląda i on zadaje 20 damage'a i gwarantowane zwiększenie obrony użytkownika, czyli taki Beware dostaje proszę Państwa boost do defa po użyciu tego proszę Państwa Tereska, proszę Cię, tego proszę Państwa ataku. Proszę Państwa, jeśli wystarczająco, bo to jest taki nowy bonus grupowy, jeżeli wystarczająco dużo Pokemonów zostanie zapanych w pobliżu Pokestopa z aktywnym lurem, premia 3 razy exp stanie się premią 4 razy exp załapanie w pobliżu tego Pokestopa przez 30 minut. Także to jest proszę Państwa nowość na rynku, tego jeszcze nie grali, tego jeszcze nie było, całkowita nowa proszę Państwa rzecz. Ku mojemu zdziwieniu, nie wiem dlaczego aż tak tutaj walnęli, żeby ewoluować 100 fulla w Beware'a potrzeba aż 400 candy, więc jest trochę grubo. Jeżeli chodzi o Special Research, również 2,99 i nazywa się on Strong Stuff. Paczka eventowa za 850 końców. 15 pineapów, 1 remote ride pass, Elite Fast TMK, 15 ultra boli, 30 ultra boli również standardowo w sklepie jest za friko. Jeżeli chcemy więcej jeszcze candy za panie tego Pokemona, no to Mega Pidgeot, a bo Mega Lopuny, proszę Państwa, da nam więcej cukierków za łapanie. Jeżeli chodzi o te Pokemony do PvP, Beware na Great League 0.15.14. Jeżeli chodzi o Beware'a na Ultra League 0.14.15 do Master League, tutaj o tym Pokemonie nie ma co rozmawiać. A jeżeli chodzi o 100 fulla na level 50 do Great League, to jest 12.15.15. Więc jakby nie patrzeć, jeżeli chcę mieć 2 Pokemony do każdej z tych do tych lig, to trzeba ich trochę nałapać, bo jednak 400 candy to trochę jest za ewolucję, plus trzeba jeszcze sparapować, więc trochę nam tutaj jest tego proszę Państwa potrzebne. No i pamiętajcie oczywiście, że ten atak daje nam ewolucję nawet do 2 godzin po, czyli kończy się o 17, zrobimy przed 19 ewolucję, również ten atak dostaniemy, więc jest czas na trade, jak ktoś jest proszę Państwa tym zainteresowany. Tak jak mówiłem, uważam, że Community Day 3 godzinne nie jest Community Day, tylko to jest event 3 godzinny, szkoda, że to wróciło. Na pewno lepiej, że jest to od 14 do 17, a nie w godzinach, że tak to nazwę, rannych. Co jeszcze? I też uważam, że moglibyśmy widzieć co miesiąc Community Day plus Community Day Classic. Proszę Państwa, no kwiecień, jeżeli chodzi o takie, o te eventy, wygląda obiecująco. O innych eventach kwietniowych mówić nie będę. Tutaj chodziło tylko o CD. Oba Pokemony, proszę Państwa, że tak powiem, warto sobie tutaj połapać, nałapać i nic, tylko miejmy nadzieję, że pogoda nam wszystkim dopisze. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.